Co my tu mamy? Co tu się dzieje? No jeszcze tak naciętych sosen, tak wysoko naciętych sosen do ściągania żywicy nie widziałem. To jest po dwóch stronach ta sama rzecz. Do 3 metrów w górę spokojnie. I tak jest z wszystkimi sosnami. Tam. Tam. No i te, co bliżej mam siebie, tutaj, następna w środku, jeszcze przy drodze. No i piękne buki, poprzetykane też dębami, graby. A na straży postawiono jakiegoś smoka. Pięć. Pięć. Dwa. No, pilnuj smoczku tego rezerwatu, bo to rezerwat Wrzosiec. Jest taki rezerwat Wrzosiec też w województwie lubuskim, ale ten jest koło Osiny w województwie zachodniopomorskim. I troszeczkę z brzegu zacząłem go filmować, ale w większości tych 15 hektarów, około 15 hektarów, które są tutaj chronione od 2010 roku, no to jest to torfowisko. O, pobiegła sarna właśnie między krzaczkami. I to jest przedmiot ochrony najbardziej. Ta skarpa jest około 10-metrowa. No i mokradła. One wyglądają na suche. Można byłoby za tą sarną pobiec, bo wydaje się, że tutaj wilgoć gdzieś głęboko się skryła. A to mokradło ma też oczko wodne, którego ja sobie zaraz pójdę poszukać, ale już poza kadrem. Kolejny chyba dowód na to, jak bardzo brakuje wilgoci. Jak głęboki deficyt opadów mamy teraz. Wydaje się, że ja powinienem stać pół metra w wodzie, a jest sucho. I nie ma śladu wody tutaj. Idę poszukać tego jeziorka. To tyle.